Witajcie! Pytaliście mnie, co to są akordy, jak powstają, jak się je buduje, więc dziś zajmiemy się dokładnie tym, jak powstają akordy. Zapraszam! Akordy to kilka dźwięków zagranych jednocześnie. Oczywiście żartuję. Chociaż nie do końca. Do dzisiejszej lekcji przyda Ci się znajomość nut na gryfie. Jeżeli nie pamiętasz, gdzie są jakie dźwięki na gryfie, tu jest link do mojego filmu, który doskonale to wyjaśnia. Dodatkowo będzie niezbędna znajomość interwałów, czyli nie... Dodatkowo niezbędna będzie znajomość interwałów, na co również film znajdziesz. Tu linki do obu filmów umieszczę w opisie. Zapewne akordy kojarzycie jako takie dziwne chwyty, których uczymy się na samym początku, które są strasznie ciężkie dla palców. Masakra. Dziś pokażę Wam, że to wcale nie musi być aż takie skomplikowane. Jako przykładu użyjemy dobrze Wam już znanej skali C-dur z poprzednich filmów. Używamy jej tylko dlatego, że jest najprostszą skalą. Mamy tutaj po prostu wszystkie pełne dźwięki bez żadnych cisów ani fisów. Tak, żeby po prostu było nam łatwiej. Dźwięki w tej skali to oczywiście C, D, E, F, G, A, B i zgodnie z alfabetem muzycznym później kontynuujemy od początku, czyli C, D, E, F i tak dalej, i tak dalej. Akordy na gitarze mają charakter tercjowy. Co to oznacza? Jeżeli chcemy zbudować akord z pierwszego dźwięku, czyli z C, bierzemy sobie jego tercję, czyli dźwięk E i następnie z tego E bierzemy kolejną tercję, czyli G. Razem w ten sposób tworzy nam się akord, który de facto składa się z prymy, czyli C, tercji E oraz kwinty G. Akordy nazywamy od prymy, czyli w tym przypadku będzie to C. C-dur. Korzystając z dokładnie tej samej zasady, możemy zbudować akordy D, E, F, G, A oraz B. I w ten właśnie sposób stworzyliśmy wszystkie akordy ze skali C, od 1 do 7. Akordy w teorii muzyki numerujemy za pomocą cyfr rzymskich. Cyfra wielka, tak jak na przykład 1, 4 i 5, będzie oznaczała akord durowy. Cyfra mała, taka jak 2, 3, 6 i 7, będzie oznaczała akord molowy. Teraz przejdźmy do tego, jak zagrać te akordy na gitarze. Zaczniemy sobie od akordu C. Jak już wiecie, są to dźwięki C, E oraz G. Wygląda to następująco. Na strunie A znajdujemy dźwięk C, na strunie D znajdujemy dźwięk E i gramy pustą strunę, która jest dźwiękiem G. Następnie mamy akord D-mol, E-mol, F-dur, G-dur, A-mol, i B zmniejszony, z angielskiego B diminished. Jest ostatnim akordem skali C-dur. I tym właśnie sposobem w parę minut nauczyliście się, jak stworzyć wszystkie akordy ze skali C-dur. Najlepsze w tej metodzie jest to, że możecie to zrobić z każdą dowolną skalą. D, G, F, z którąkolwiek. Wystarczy, że tą samą metodą rozpiszecie sobie skalę i dobierzecie do każdego z dźwięków podstawowych, czyli prym, dobierzecie tercję oraz kolejną tercję. No dobra, trochę skłamałem. Choć to są akordy, to tak właściwie są to triady, czyli trójdźwięki. Wszystkie te triady mają też swoje inwersje, czyli każdy z tych akordów, które dzisiaj poznaliście, można też zagrać w inny sposób. Żeby dowiedzieć się więcej o triadach, zasubskrybuj mój kanał, zrobię o tym filmik. Triady, inwersje, przejdziemy razem przez całą teorię muzyki. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz. Jeżeli cokolwiek z tego filmu Ci się przydało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj.